Demontaż i montaż uszkodzonych elementów instalacji elektrycznej powinien być wykonywany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych dla przeprowadzonych prac konserwacyjnych. Elementy należy montować i demontować przy użyciu odpowiednich i bezpiecznych narzędzi. Prace demontażowe powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie uszkodzić sprawnych przewodów, kabli oraz innych elementów instalacji. Montaż rozpoczynamy od przygotowania wymienianych elementów i podzespołów instalacji elektrycznej od sprzętu instalacyjnego, kabli i przewodów. W zakresie tych czynności należy sprawdzić zgodność typu i parametrów zamienników zgodnie z dokumentacją instalacji. Należy sprawdzić, czy przygotowane elementy nie są uszkodzone i posiadają znak bezpieczeństwa. Końce przewodów należy przygotować poprzez zdjęcie z nich izolacji na długość od 1 do 1,5 cm. Izolację najlepiej zdejmować jest z przewodu za pomocą specjalnie do tego celu przystosowanych cęgów lub noża monterskiego, uważając, aby nie naciąć żyły przewodu. Dużą trudność stwarza przy tym zdejmowanie zewnętrznej powłoki przewodów wielożyłowych. Najpierw bowiem nacina się ją na obwodzie, lecz nie za głęboko, by nie uszkodzić izolacji żył. Następnie przecina się ją wzdłuż osi przewodu i rozchyla brzegi nacięcia, po to aby odciąć powłokę w zaznaczonym miejscu na obwodzie. Bardzo wygodne jest użycie do tego celu specjalnych cęgów, umożliwiających całkowite przecięcie powłoki w wymaganym miejscu i jej ściągnięcie wzdłuż przewodu. W podobny sposób ściąga się izolację z końców poszczególnych żył. Nie wolno uszkodzić materiału przewodzącego. Zapewniają to właśnie przeznaczone specjalnie do tego celu cęgi. Zaleca się pozostawić krótkie odcinki izolacji na żyłach poza miejscem odcięcia zewnętrznej powłoki przewodu. Końce żył przewodów pozbawionej izolacji należy odpowiednio przygotować. Żyły jednodrutowe wymagają tylko oczyszczenia z nalotu, zwłaszcza po demontażu, odpowiedniego przycięcia i ewentualnie wykonywania oczka przystosowanego do zacisku główkowego. Jeśli jednak jest to żyła wielodrutowa, po oczyszczeniu drutów linki jest konieczne ich ścisłe skręcenie i oblutowanie. Po wykonaniu tych czynności możemy przystąpić do wymiany kabli i przewodów.